Ja nie słyszałem do końca. Mróz. Będzie mróz. Chwyci lekki mróz. Monika Tomasik, cześć, dzień witaj. Dobry, dzień dobry. No rzeczywiście, ta prognoza, ta temperatura na najbliższe dni chyba niezbyt wymarzona, jeśli chodzi o ferie. Może rozczarować tych, którzy na nie czekają. Chociaż wiesz, w górach jest zawsze chłodniej. Jest szansa, że śnieg się utrzyma. Armatki pewnie będą pracować mocno. Może będzie spadać temperatura w nocy. Może. Zobaczymy, będziemy o tym informować. Minęła godzina 6, czas na pierwszy dziś serwis. Zapraszam. Prezydent Stanów Zjednoczonych rozważa wysłanie do krajów wschodniej flanki NATO dodatkowo od 1 do 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy z możliwością szybkiego zwiększenia kontyngentu do 50 tysięcy żołnierzy. Tak pisze New York Times. Amerykański Departament Stanu obawia się nieuchronnej inwazji militarnej Rosji na Ukrainę i nakazał rodzinom dyplomatów opuszczenie placówki w Kijowie i zmniejszy jej personel. Waszyngton ostrzegł też Amerykanów przed wyjazdami do Rosji. Do Kijowa dotarła też druga tura amerykańskiej broni. Krótsza, 7-dniowa kwarantanna zacznie obowiązywać od jutra. Wcześniej rządzący zapowiadali jej wprowadzenie od dziś. Jak poinformował... Wczorajsze dane Ministerstwa Zdrowia mówią o ponad 34 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem i śmierci 25 osób. W sobotę liczba nowych zakażeń przekroczyła 40 tysięcy. W związku z rozwojem epidemii premier zaprosił na spotkanie opozycję. Rozmowy mają się odbyć jutro. Konsultacje będą dotyczyć dalszych działań dotyczących walki z pandemią. Jedną z takich spraw jest projekt posłów PiS-u umożliwiający pracodawcy sprawdzanie, czy pracownik jest zaszczepiony. Przeciwna mu jest w PiS-ie grupa posłów antyszczepionkowców. Ma on jednak trafić w tym tygodniu pod obrady Sejmu. O tym, czego brakuje w tym projekcie, mówił w TVN24 były główny inspektor sanitarny, doktor nauk medycznych Andrzej Trybusz. Nie żyje 2-miesięczne dziecko, a jego rodzice usłyszeli zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Oprócz nich zatrzymano też 3 inne osoby. To członkowie rodziny podejrzani o nieudzielenie pomocy dziecku. Do aresztu na początku trafiła matka dziewczynki. Wczoraj sąd postanowił również o areszcie dla ojca. Jedna osoba zginęła w pożarze pustostanu w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury. Ogień gasiły 4 zastępy straży pożarnej. Wyjątkowe emocje w spotkaniu piłkarzy ręcznych Polska-Rosja. Kilka sekund przed końcową syreną piłkę otrzymał Michał Daszek, który oddał niezwykle mocny i precyzyjny rzut. Piłka wpadła do bramki, ale jak się chwilę później okazało, nie był to jednak koniec emocji. W ostatnich 3 sekundach meczu Rosjanie trafili z ponad 15 metrów i doprowadzili do remisu. Francuzki, które ten mecz sędziowały, uznały bramkę, choć jak pokazały powtórki, Kosorotow zdobył ją po błędzie kroków. No i zagrali jak Norwegowie. Ale komentatorzy rzeczywiście, to milczenie było bardzo wymowne. Mina im zrzedła. To zdecydowanie tak, no fatalnie, ale rzeczywiście 3 sekundy to jednak wieczność w sporcie takim jak piłka ręczna. Ale mówisz, że po błędzie kroków? No to, tak to jeszcze gorzej, to jeszcze gorzej. Szkoda. Niesprawiedliwe. Zdecydowanie. Monika Tomasik wróci do nas o 6:30. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.